Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj z gościem specjalnym jest u mnie Magda, którą już doskonale znacie. A to dlatego, że mamy świetny temat modowy, a powiedziałabym nawet torebkowy, jak widzicie po tytule. Będziemy sobie dzisiaj tak na luzie rozmawiać o naszych doświadczeniach po dłuższym czasie stosowania tote bag. Mamy je obie, mamy różnych marek i dzisiaj sobie właśnie tak podsumujemy, czy warto, czy nie warto, na co zwrócić uwagę, czy się skusić, jaki rozmiar wybrać, materiał i tak dalej. No i przede wszystkim, czy warto też zainwestować w firmową tote bag. Tak jest. Zaczynamy? Ja będę miała dużo do powiedzenia, słuchajcie, to będzie długi film. Róbcie sobie kawę, herbatę, przekąskę. No dobra, zaczynamy. To słuchaj, to może zaczniemy od torby, którą obie mamy. Tak. Czyli oczywiście tote bag Furla w tym samym rozmiarze, co prawda inny kolor. O ile się nie mylę, to jest ta sama kolekcja. Tak. I powiem ci, że ostatnio nawet byłam w sklepie firmowym Furla w Galerii Mokotów i widziałam, że znowu są. I nie dziwię się. One są, tak jak mówimy, w różnych rozmiarach. My mamy ten największy. Ja co prawda kupiłam wcześniej, kupiłaś po mnie. Tak, chwilę po tobie kupiłam, jak zobaczyłam u Anity, to... A ja znowu zobaczyłam ją u Joasi i tak po prostu żeśmy przepadły na punkcie tych toreb. Ja zdecydowałam się na kolor niebieski, bo mi oczywiście najbardziej pasuje. Magda wybrała pod siebie kolor klasyczek stycznie. I zieleń, beż, bo on pasuje do większości moich oczywiście outfitów. No tak dobra, jest. To może zacznijmy od ciebie. Czy jesteś zadowolona z tej torby? Wiecie co, ja powiem... Na początku tak, jestem zadowolona i gdybym jej nie miała, kupiłabym ją ponownie, ale użytkowałabym ją inaczej. Ona jest sztywna, nie pokażemy wam tego, ale ona, wiecie, naprawdę jest twarda. Przede wszystkim sztywne ma boki. Tak. To warto na to zwrócić uwagę. I tutaj uwagę. Też dół jest usztywniany. Boki, dół jest usztywniany i ma też tutaj takie dzędzelki, co moim zdaniem też jest bardzo istotne. Bo w przypadku dużych toreb. Dużych toreb, a poza tym, słuchajcie, no stawiamy bardzo często taką torbę też gdzieś na podłodze, więc ona się nam tutaj nie będzie brudziła i to jest jej duży plus. Natomiast wydaje mi się, że no jest sztywna, ale taka nie do końca no sztywna. No właśnie, chcę wam to pokazać, dlatego że ona jak do mnie przyszła, ja byłam pewna, że to jest torba, która po prostu nigdy się nie załamie. I widzę, że twoja jest w troszeczkę lepszej kondycji. I ja wam pokażę swoją bokiem. Widzicie to wybrzuszenie i tutaj. I no u mnie też tutaj troszeczkę poszło. Ale nie, zobacz. Ale u ciebie jest bardziej. I wiecie co, i to jest moja wina. I tutaj właśnie, jeśli chodzi o użytkowanie, pokażę wam środek, nie oceniajcie mnie. Natomiast tutaj jest taka... Czy widać? O tutaj, nie widać, kurczę, ciemnego na ciemnym. Tak. Jest taka duża przegroda i ja do tej przegrody, ponieważ to jest moja torebka służbowa, ja w niej nosiłam komputer i do tej przegrody dawałam wszystkie długopisy, błyszczyki, telefon, często aparat, klucze. No to ja właśnie wyjęłam i słuchajcie, ja zauważyłam krem. Nie, Magda ma bardzo wypchaną tą kieszeń, powiem wam szczerze. No i właśnie to załamało tę torebkę, bo ja tego nie wyciągałam jak wracałam z pracy, nie? To po prostu tam leżało. No i to ją załamało. Od kiedy to zauważyłam, to wszystko wyjęłam, natomiast to nie wróciło już. I to mi się wydaje, że to też nie wróci. Nie wróci, nie, no bo ja to widzę. Powiem ci, że ja to widzę też u siebie w torbie, że na przykład ja takie rzeczy jak komputer, czy takie... cięższe rzeczy, zawsze kładłam na tą stronę, gdzie jest właśnie ta kieszeń i widzę to, słuchajcie, że tu jest tak bardziej prosto, a tu już jest z kolei takie załamane, tak? Czyli po prostu ten ciężar, który leciał na tą stronę, prostował tą część, a tutaj się tak, o zobaczcie, ono to się no takie... to widać niestety. O. No, właśnie. Taka. I powiem wam, że ja jestem bardzo zadowolona z tej torebki i kupiłabym ją ponownie, gdybym jej nie miała, tylko użytkowałabym ją inaczej. Nie napchałabym już tak tej właśnie kieszeni, którą napychałam, bo wrzuciłabym sobie to po prostu do kosmetyczki i do środka, do torebki, do tej głównej przegrody. Natomiast torebka jest super. Zobaczcie, ja mam dzisiaj zwykłą białą bluzkę, zwykłe... beżowe spodnie i ta torebka właśnie we wzory robi całą robotę. Tak. Ja nie jestem osobą, która ma dużo jakichś takich skomplikowanych wzorów, zresztą doskonale o tym wiesz. Ja mam mega stonowaną szafę. Nie. Tak. I ta torebka robi całą robotę, więc jestem z niej zadowolona, ale użytkowałabym ją inaczej. Co jest na pewno na plus, to słuchajcie, te rączki. Tak jest. To mam się też nie urwie, chciałam powiedzieć. Ale zobaczcie, tutaj po takim użytkowaniu nie ma ani jednej nitki. W ogóle jest, w ogóle chciałam wam powiedzieć, że dla mnie bardzo dużym plusem, mimo tego, że jest to torba materiałowa, jest jej wykończenie. I przede wszystkim to, że płacicie dużo więcej za taką torbę, chociaż moim zdaniem ona nie jest z najdroższej,
w tej najwyższej półki. Ja zaraz przejdę do innych. Natomiast słuchajcie, wykończone są tutaj te uszy, rączki, czymś takim jak skóra. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest skóra, ale jest na pewno takie tworzywo, które nie pęka. To jest pierwsza sprawa. Nie rysuje się i rzeczywiście wykonanie tych toreb nie ma żadnej odstającej nitki nigdzie. Nawet przy tutaj wykończeniach torby z każdej strony, no jednak ogromny plus dla Furla. Zresztą Furla w ogóle ma bardzo dobre jakościowo torebki. Ale to widać tutaj, tak. I ktoś może powiedzieć, no dobra, materiałowa torba za tyle kasy. Ale wiesz co, ale mi zależało na materiałowej. No właśnie, ja mam dla porównania skórzaną, później wam o tym powiem. I powiem wam szczerze, jeśli myślicie nad tym, żeby kupić sobie tote bag, to bierzcie materiałowe. Anita wam zaraz powie, dlaczego ja dokładnie też dodam swoje 3 grosze. Dobry materiał, dobre wykonanie, dobre jakościowo, dobrze usztywniana torba. Zresztą, no nie oszukujmy się, to jest duży rozmiar, więc zamiarem tego jest noszenie sporo rzeczy w takiej torbie. Tak, i te rączki dają radę, kurczę. Tak, dają radę, są wygodne i też bardzo dobrze nosi się torby. Ja w ogóle jak podróżuję, to nie wyobrażam sobie teraz... Tak, ale ja to samo torby do samochodu, przecież tu się, słuchajcie, tu się naprawdę wszystko mieści. No zobaczcie, ja mam tu oczywiście bałagan, bo ja tak mam w torebkach, natomiast tu się mieści dużo i nawet jak wystaje, to możecie tak złapać. Tak. Jedna uwaga ode mnie, bo ja miałam takie pytania, czy da się ją założyć na ramię. Słuchajcie, to nie wygląda dobrze, ja nie mam tu nic. Nie, ale to nawet nie chodzi o to, czy nie wygląda dobrze, to jest po prostu niewygodne. Nie da bo rady. Moim zdaniem te uszy są zdecydowanie za krótkie. Tak, ale jakbyś miała sweter tutaj, czy płaszcz, to no jeszcze... ociera, no zobaczcie. Ociera tutaj, więc bez względu na to, czy jesteście grubsze, czy chudsze, nie będzie wam wygodnie. To jest torba do ręki. Do ręki albo nie tak. Tak jest. Tak jest. Czyli mamy podobne zdanie na ten temat. Na zakupy, na wyjazdy, do pracy, z większą ilością rzeczy. Naprawdę bardzo pakowna. Na ziemniaki, dobra, jak to ostatnio powiedziałaś. Tak jest, na ziemniaki. Ja właśnie później do Lidla jadę. Na zakupy, wszędzie gdzie się da. Jeśli chodzi o Furle, to gorąco wam polecamy. Naprawdę dobra inwestycja, dobra torba, nic się nie dzieje. Poza tym też dobrze się czyści, bo ja miałam taką sytuację, że zaplamiłam herbatą, wszystko ładnie się zczyściło, tak, na lotnisku, więc wszystko ładnie się wyczyściło. Absolutnie ja nie mam żadnych zastrzeżeń, tylko właśnie to, żebyście pamiętali, że materiałowa torba ma to, że ona może się troszkę wygnieć. Nie bądźcie jak Magda. Po prostu. Natomiast torebka jest piękna i ona też robi stylówkę. Ona się rzuca w oczy przez to, że jest duża, tak, jest ładnie wykonana. Ja nie mam się do czego doczepić, także ode mnie polecam. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, bo też często dostaję takie gdzieś tam zażalenia, czy tam wiecie, jakieś komentarze a propos logowania. Bardzo dużo osób nie lubi, gdzie widać duże logo. W przypadku Furla tak naprawdę logo macie w środku. Tylko i wyłącznie. I bardzo często mi się zdarza, że na przykład ktoś mnie zatrzyma i pyta się, czy to jest Dior. No bo trochę jest podobny ten wzór. Szczególnie, że jeszcze no ale tak, nie oszukujmy się, że Dior był jedną z tych marek, która wypuściła między innymi tote bag jako pierwsza. Tak. Ale tutaj też zaznaczam, że jest logowanie dosyć mocno widoczne na torbach Diora. To wtedy nie masz wątpliwości, że tak, to jest tak Dior, jest. Nie musisz pytać. Więc taka opcja jest fajnym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią logo, macie je ukryte w środku, więc też nie musicie się martwić. I jeszcze jedno, w najnowszej kolekcji Furla też pojawiły się inne kolory. W zeszłym roku latem, nie wiem czy widziałaś, były przepiękne zielenie, fuksje, szybko bardzo się do tego bardzo sprzedały. Dużo w ogóle kolorów jest tych torebek. Dobra, ciężko się zdecydować. Przechodzimy do następnej. Furla, jeśli o nas chodzi, polecam. Bardzo polecam. Ja bym chciała teraz nawiązać właśnie do tej skóry. Tak, właśnie chciałam, żebyś do niej przeszła, bo to jest torebka, przez którą ja w ogóle kupiłam Furle, tylko że ja chciałam kupić Elizabetę materiałową. Tak jest. Ja stawiam nasze Furle, opowiadaj. Ja też chciałam kupić materiałową, czyli ten klasyczny, standardowy model, który na pewno wszyscy kojarzycie i nosi wiele gwiazd i nie tylko. Cenowo wychodzi mniej więcej podobnie jak Furla. Mamy tam też kilka rozmiarów, kolorów i tak dalej. Ale kiedy już poszłam po tą torbę, no to wyszłam z tą. No nie mogło być inaczej, jak zobaczyłam ten piękny karmelowy kolor, to stwierdziłam, przecież to będzie torba, która będzie mi idealnie pasowała. Ja kiedyś ci ją zabiorę, za każdym razem jej to powtarzam. Słuchajcie, widzicie, no logo jest Elizabety z jednej i z drugiej strony, wielkościowo jest torba nieco mniejsza od torby Furla, zobaczcie.
troszeczkę na wysokość i też wielkością jest mniejsza. Natomiast największa różnica w tej torbie jest taka, że torba jest zrobiona z alaskóry, tam skóry ekologicznej i tak dalej. I to był największy błąd, który ja zrobiłam, że wzięłam właśnie taką torbę. Tak. Dlaczego? Mnie zaskoczyłaś tym. Bo torba jest po prostu ciężka. Słuchajcie, włożycie tam do niej parę rzeczy i torba zaczyna się, teraz jest pusta. Czekaj. Także ogromna różnica jest. No jest różnica, wow. A jeszcze kiedyś ci chyba nawet pokazywałam, jak była wypchana, jaka ta torba jest ciężka, absolutnie nie nadaje się na podróże. Mimo tego, że jest nieco mniejsza, ale przez to, że jest, słuchajcie, ciężka, no to po prostu. Ale wiesz co, ja też bym się bała, że ona się zarysuje w podróże. Bo znaczy, powiem ci tak, akurat jeżeli chodzi o rysowanie czy coś, z tym to nie miałam problemu, poza tym, ja zobaczcie, ona jest też tak fajnie zrobiona, że ma tutaj taką część zasuwaną, która wam kryje środek, więc to jest zawsze dodatkowy plus dla chroniący przed złodziejem, czy no nie wiadomo kimś tam, chociaż ja z tego kompletnie nie korzystam. Tutaj też nie ma jakichś tam specjalnych przegródek, no bo to jest z założenia tote bag, mamy tylko jedną taką tak naprawdę przegródkę. No i wydawałoby się, przynajmniej jak ja ją kupowałam, że no super, no jest taka w miarę lekka, wygodna, bardzo dobrze wykonana, jest twarda, chociaż dół ma taki typowy, standardowy jak dla toreb, nic tutaj usztywnianego jakoś tam. Ale nie ma nóżek? Nie ma nóżek, dlatego że zobacz, to jest tak fajnie wyprofilowane, tak, że mimo wszystko, nie wiem czy wy to widzicie, ona no, jest widać. Tutaj taka jakby ucięta, więc ona też stoi, o zobaczcie, ona nie dotyka samego dna. Ta torba jest w tej chwili dostępna w dwóch kolorach, o ile się nie mylę, takim śmietankowym, wpadającym lekko w biel i czarny. Czarna jest na pewno. Tak, i też jest dostępna w różnych rozmiarach. Tej brązowej już nie ma, chociaż być może wróci jesienią. Tak. Natomiast jeśli ja mogę coś powiedzieć, to ja wam nie polecam kupowania torby skórzanej. Zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o tote bag. No bo przecież to jest torba, która z założenia do której musimy dużo włożyć, gdzieś tam się przemieszczać, przetransportować, być może podróżować i tak dalej. No nie. To po prostu robi się takie ciężkie, że tego się nie da nosić. Już tote bag, ta z furli, robi się ciężka, jak się dużo jedzenia zajmuje. Tak, tak, to prawda. Naprawdę, tam komputer, jakaś książka, dokumenty, papiery, woda, to się robi ciężkie. Ale do tego się nie da, tego po prostu nie da się nosić. Ja byłam w szoku, jak wtedy mi pokazałaś. Tak. No po prostu trzeba się było aż tak zaprzeć, żeby ją podnieść. Tak, no, ale tak. Jest piękna, jest ozdobna. Piękna. Tylko chyba nie tak jest założenie tote bag, żeby nosić pustą, nie? Dokładnie, żeby włożyć tam na nie tylko portfel, okulary i klucze i sorry, no. Tak, no i już jest ciężko. Tak, i tylko żeby się po prostu z nią pokazywać. No nie nie tyle wydajemy, nie wydajemy nasze pieniądze na coś, co ma być, ma się sprawdzać, tak? No ta się u mnie sprawdza, ale nie tak jak było od założenia, tak. Dokładnie. Ale ja widzę, że ty też masz taką torbę tak. Wykonaną z podobnego materiału. Tak, tylko ja mam shopera i ja chciałam właśnie nawiązać, dlaczego w ogóle u mnie pojawiły się tote bag i to będzie marka Michael Kors i to jest shoper. I to jest bardzo popularny model, słuchajcie, który wygląda jak psu z gardła. Ja nie mam jakby zastrzeżenia co do jego oryginalności, bo ja kupiłam tę torebkę w Klifie, tam koło Arkadii. I słuchajcie, to jest dramat. To jest moja najdroższa torebka Korsa, jaką ja kiedykolwiek miałam. To był wtedy jakiś nowy model, dlatego że ja sobie zamaniłam, że ma mieć przegródki. Nie wiem, czy wiecie co, wstanę, pokażę wam. Tu jest taka duża przegródka, która zmieści mniejszy komputer. Tu są przegródki i ona u góry jest zamykana. I wtedy taka torebka była moim marzeniem, bo ja stwierdziłam, że to jest idealne rozwiązanie, bo tak jak każdy mówi, przecież tylko rękę włożyć i wszystko wyjąć. Tak, no właśnie. I wiecie co, ja zdecydowałam się na tote bag z tego względu, że jest totalnie inna niż ten Kors. Pominę w ogóle wykończenie tego Korsa. W ogóle to jest najgorsza moja torebka Korsa. Ja tego nawet nikomu nie sprzedam, bo mi wstyd. No. I naprawdę miałam i mam nadal torebki, które są w niesamowitym stanie. Przecież ja mam Selmę taką czarną, to ja już chyba ją z 10 lat mam. Ona jest jak nowa. Zobaczcie na to. I właśnie, dlaczego tote bag? Dlatego, że tote bag ma dobre jakby rączki, ja sobie to włożę na ramię, ale mi się ramię urywa. I wiecie co? Największą głupotą w zakupie shopera czy tote bag jest
podziałka w środku. Dlatego, że tu się nic, słuchajcie, nie mieści. Ja nie włożę tu, okej, komputer mi się zmieści, ale na przykład pojemnik na jedzenie nie ma szans. W ogóle ona, widzicie, się załamała. To jest skóra safiano, która niby w teorii jest sztywna. I ja mam właśnie inne torebki też safiano. Wiesz co, to jest model. No zobaczcie, powiem no. Ci, dlaczego to jest kwestia. To nie to jest kwestia dramat. Skóry. To nie jest kwestia skóry, że ona się załamała. To jest kwestia modelu, dlatego że ja mam bardzo podobną torbę. To były też szoperki z Love Moschino, która jest wykonana z materiału. Wielkościowo jest identyczna jak ta twoja. Nawet gdzieś tam jeszcze w szafie ją mam. Natomiast ona też mi się tutaj załamała. Nie, no to jest, słuchajcie. Już nie mówiąc o tym, że przecież Louis Vuitton worek na ziemniaki ma to samo. No to jest... A wykonany jest z ceraty, przepraszam bardzo. Tak, no to dokładnie, to już jest w ogóle co innego, nie? Skóra cerata, a i cena jeszcze. No ale generalnie, słuchajcie, ja wam powiem tak. Jakbym miała raz jeszcze wybierać, czy szoperka, czy tote bag, żeby to wyglądało ładnie, a nie jak psu z garba, bo ta była droższa od Furli. No co prawda, ta już ma swoje lata. To właśnie wybieram tote bag z tego względu, że szoperka się po prostu nie sprawdza. One wszystkie mają wąskie rączki. Mhm. Które gdzieś siłą rzeczy, jak są dłuższe, to chcemy założyć na ramię. Tak jest. W ramię się to wbija, ramię tak nam jest. Odpada. No i po prostu nie. Dlatego masz ja absolutną rację. No i dlatego ja się skusiłam na tote bag. Jak szukacie dużej torebki, to darujcie sobie te przegródki, bo finalnie tu się nic nie mieści. Ale w ogóle, jeżeli będziecie rozglądać się za tote bag, to też zwróćcie uwagę na to, żeby tych przegródek było jak najmniej. Tak, zdecydowanie. Bo to jest naprawdę, uwierzcie nam, bardzo ważne w kwestiach tego, co będziecie do takiej torby nosić, wkładać, ile tam będziecie wkładać i na czym wam zależy, żeby po prostu z taką torbą się przemieszczać. Uczcie się na moich błędach, bo jeśli na przykład chcecie tote bag, w której będzie tylko zeszyty, książki, kalendarz, komputer, płaskie rzeczy, okej, ale jeśli zechcecie pojemnik na jedzenie włożyć, który jest zazwyczaj kwadratowy, albo butelkę, no nie, słuchajcie, tym zgrabnym, jakże niepowodzeniem przechodzimy do fajnej torebki. Tak, ale słuchajcie, jeszcze chciałam zaznaczyć jedną ważną sprawę, bo pewnie się będziecie zastanawiać, co Magda nosi w tej torebce. Ja chciałam powiedzieć, że te papiery, które tutaj są, to są po to, żeby tą torebkę po prostu wypychać. I nadal żeby ona nie miała zdaje egzaminu. Kształt. Nie to, że Magda sobie te papiery nosi w torebce. Tak, zaraz przyłożę to do torebki. Nie, no staram się ją wypychać, ale jak widzicie, to w ogóle nie zdaje egzaminu. Gdybym mogła, pozbyłabym się tej torebki, w sensie sprzedałabym ją, ale kupiłabyś taką torebkę. No nie, ale wiesz co, są chyba podobno jakieś grupy na Facebooku, gdzie można za niewielkie pieniądze oddawać nawet takie torebki, słuchaj. Musiałabym podpytać, Hera z dziewczyn nawet kiedyś mi tutaj na moim kanale, jeśli będzie i będzie widziała ten film, to bardzo proszę o zostawienie komentarza. Właśnie są takie grupy, gdzie dziewczyny skupują, zbierają, wymieniają się starymi torebkami, bo ja pokazywałam torebkę z Armani, taką z gumy, która też no niestety nie wygląda za dobrze i też nie da się jej sprzedać. I dziewczyny wtedy mi poleciły, słuchaj, zgłoś się na tą grupę, znajdzie się ktoś, kto nawet za niewielkie pieniądze od ciebie odkupi, więc warto poszukać i zobaczyć i no zamiast trzymać, żeby zajmowała miejsce. No właśnie, wiesz, bo ja... Nie sprzedasz takiej torebki w takim stanie. Dokładnie, za dobre pieniądze. Dopóki no, taka nie miałam Furli, to ja musiałam korzystać z tego, ale byłam poirytowana, bo poza tą torebką, to ja musiałam nosić jeszcze, wiesz, torbę płócienną przy takiej torebce, bez sensu. Ale teraz no właśnie, coś z Corsa. Teraz tak, przechodzimy dalej płynnie do Corsa, bo ja też uważam, że ten popularny model Jet Set, czy jak on tam się tak, Jet Set. Właśnie ta szoperka Corsa, to jest taki model, który też sprawił, że wszyscy go chcieli, wszyscy go kupowali i w pewnym momencie na ulicy widziałaś mnóstwo dziewcząt z tymi torbami i to też trochę sprawiło, że ten Michael Kors poszedł tak trochę w taką stronę, że ludziom obrzydła ta figura. I ta taka mała. Tak, dokładnie, że ten Michael Kors, Boże, wszyscy to mają, wszyscy to noszą, ile można na to patrzeć. I mi to obrzydziło Corsa, słuchaj. I od tamtej torebki, ja chyba żadne, a nie, no kupiłam przecież. No ale to nie ważne. No ale dobra, no ale tą kupiłaś, nie kupiłaś, ale no prawda jest taka, że ten Kors nie jest w Polsce już tak popularny, no jak nie, był kiedyś. No nie, ojeju, kiedyś to... No właśnie, jak marka weszła na nasz rynek, to rzeczywiście był taki szum na nią, ale mój ostatni zakup to jest kolejna tote bag. Właśnie od Michaela Korsa, to jest najnowsza kolekcja i kto ogląda moje filmy też już ją widział w moich stylizacjach. Dlaczego? Powiem ci tak. Cudowna. Słuchajcie, pojechałam na Moliera, żeby kupić sobie tam torebkę. Znaczy w ogóle pojechałam na Moliera i co zobaczyłam? Torebki Marka Jacobsa.
te słynne tote bag, o których wszyscy mówią i wiele osób chce je mieć, z ogromnym logo i tak dalej. Wiesz co, jak zobaczyłam te torebki na żywo, to mi przeszło. Za dużo, za ciężkie, chociaż to też zależy, który model i z czego wykonany. Był jeden fajny model, który mi się podobał, wykonany z plastiku przezroczystego, piękny kolor, idealny na lato, ale niestety tylko i wyłącznie na lato. No to nie jest uniwersalna torebka przecież. Tak, więc stwierdziłam, dobra, nie, co dalej? Pojechałam do Cliffa, do Elisabetty Franki, stwierdziłam, kupuję najnowszy model. Tak, pojechałam, słuchaj, żeby zobaczyć tam taką wykonaną z tej rafii. O Jezu, wiem, która! Przepiękna torba. Mówię, dobra, wydam te ponad 2000 zł, zrobię sobie prezent na urodziny i jadę po tą torebkę. Co, jakie było moje zdziwienie, gdy się okazało, że tak, w Polsce nigdzie ich nie ma. W tym rozmiarze, który ja bym chciała. Był dostępny tylko ten mały rozmiar, który jak zobaczyłam, mówię, no ten mały rozmiar, no fajny, ale znowu, ciężka. Więc mówię, dobra, nie. Później był jeszcze taki jeden rozmiar, jeszcze jeden model taki, to beż z czernią, też logowanie Elisabety, też tote bag. I mówię, ale to jeszcze, tak? Tak, to jeszcze ten mi się podobał i mówię, dobra, to też nowa kolekcja. Poprosiłam panią, która była tam na miejscu, mam też kartę tam z tego klienta, oczywiście obdzwoniłyśmy różne sklepy, był tylko jedyny model tej torebki w galerii Mokotów, która sprzedała się momentalnie. No i co się okazało? No muszę zamawiać ze strony. A ponieważ ja jestem niecierpliwa, to stwierdziłam, że nie będę czekać i nie będę zamawiać. Nie po to tu przyjechałam, tak, żeby wyjść bez torebki. To jeszcze idziemy do Michaela Korsa. No i oczywiście co, jak weszliśmy do Michaela Korsa, to tak patrzę z daleka, a ona krzyczy: bierz! To ja! Halo, halo! Po mnie przyjechałaś! Ja już powiem, mamy, widziałam, to też z Magdą rozmawiałyśmy, tote bag Michaela Korsa w outlecie. I już wtedy mi się podobały i już w zeszłym roku mi się podobały te torebki, chociaż były dużo większe od tej. Troszeczkę inne takie, bardziej bym powiedziała ucięte i też kolorystycznie nie do końca to było to, na czym mi zależało. A z kolei czarna miała dużo logo, krzykliwe, taka bardzo, tak, bardzo, bardzo, bardzo. No i jak weszliśmy do Michaela Korsa, a weszliśmy z zamiarem, no niekoniecznie torby, mówię, może bym sobie kupiła buty. No i oczywiście jak zobaczyłam tę torbę, to stwierdziłam, nie, no po prostu nie będę się zastanawiać i od razu ją biorę. Dlaczego? Dlatego, że kolorystycznie na lato moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie, a mi było potrzebne właśnie coś takiego jasnego, bo tak, tej brązowej z Elisabetty Franki latem nosić nie będę, bo to nie jest moja kolorystyka. Niebieska, zostaje mi tylko ta niebieska, ale ona też nie do wszystkiego mi pasuje, więc stwierdziłam, że muszę mieć jakąś w takim właśnie jaśniejszym kolorze. I stwierdziłam, że biorę tą. Co ją wyróżnia na tle tych pozostałych toreb, które dzisiaj pokazałyśmy? Jeśli chodzi o wielkość, ona jest identyczna jak furla, natomiast jest tutaj mniejsza. Czekaj, może pokażemy, co? O właśnie, zobaczcie. Czekaj, jest czekaj, jakby jest trochę zgrabniejsza taka. Taka nie? Jest, no ale właśnie, wyższa, jest mniejsza, jest nieco wyższa. Ma inne rączki, chociaż zobacz, one są też fajne, bo są sztywne. Są takie sztywne. Więc są naprawdę fajne i będzie się też fajnie nosiło, więc są, zobacz, wygodne, no. Są sztywne. Druga ważna sprawa to jest pasek, słuchajcie. Tu jest bardzo duży, fajny pasek, który można przyczepić. Nie wiem, ty w swoim miałaś furli pasek? Nie. Nie miałam i powiem ci, że ja bym się bała, że to mi się załamie w ten sposób. No właśnie, bo powiem ci tak, ja w furli też nie miałam paska, natomiast w tej Elisabetta Franki mam pasek, który jest cieniutki, jest taki. Bez sensu. Beznadziejny. Do tak ciężkiej torebki. Dokładnie. I tu jest bardzo fajnie pomyślane, ponieważ pasek jest regulowany, zobaczcie, więc super, można go sobie zrobić na taką wielkość, jak wam pasuje. No wiadomo, są karabinczyki, więc możecie go przypiąć, odpiąć, ale to też jest właśnie fajna opcja dla dziewczyn, które chcą nosić tote bag na ramieniu. Bo tutaj właśnie przy tej torbie możecie sobie to wykorzystać. Bo tego macie, też nie wsadzicie, że tak powiem, tego pod pachę. To już w ogóle jest chyba, wydaje mi się, nawet mniejsze od furli. No właśnie, więc to już jest w ogóle malutkie. Natomiast no jak zakładamy, że jest to torba, do której będziemy wkładać dosyć sporo i chcemy ją nosić na ramieniu, no to tak jak powiedziała Magda, nic wam się tutaj nie będzie wbijać, nie będzie wam ciężko, bo jest naprawdę duży, fajny materiałowy pasek.
Możecie z niego korzystać, nie musicie z niego korzystać. Co się jeszcze okazało przy zakupie? Dostałam od Michaela Korsa taki, zobaczcie, taki, nie wiem jak to się nazywa, przywieszczek, taką przywieszkę. Mogłam sobie wybrać tam dodatkowo w kolorze, który mi pasuje. To jest moje, bo to kiedyś miałam przy perfumach, więc też sobie tutaj przypięłam. Czy to jest kieszeń? Tak. No i właśnie chciałam teraz przejść do tych kieszeni. Zobaczcie. Tu mamy kieszeń, fajne. Która, zobacz. Dotknij tu. Ej, to jest na magnes. No. Wow. Więc zobaczcie. Oj, mamy zawsze tutaj mi pokażesz kieszeń, takie torebki. Która się, o, proszę. Pięknie mega tutaj, to widzicie to? Mamy tutaj magnes. Tu są dwie kieszonki, takie mniejsze. Takie plastyczne. Tak, do na telefon czy coś tam. No i mamy jedną kieszeń tutaj na suwak, gdzie możemy, nie wiem, klucze czy telefon schować, tak? Więc na pewno bardzo dobrze wykonana, bardzo ładnie wykonana. Jest dostępna też jeszcze w innym kolorze i w ogóle jest cało, można sobie zrobić cały komplet, bo są tak, klapki, są paski, czapka, jest chyba portfel i coś tam jeszcze. Więc w ogóle można sobie skompletować, jak ktoś lubi zrobić całą kolekcję. I cenowo ja za nią zapłaciłam nieco ponad 1500 zł. Nowa kolekcja w butiku Michaela Korsa. Przestań mi podpowiadać. Więc cenowo wyszła praktycznie tyle samo co Furla. Mhm. Dużo mniej niż Elisabetta Franki. Ale powiem wam, że jest lekka. Zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Moim zdaniem jest fajnie wykonana. No i będę ją nosić, będę ją testować i może za jakiś czas też wam powiem, czy było warto. Ale jak na razie jestem zadowolona. Wygląda mega luksusowo przez ten beż ze złotem. I jeszcze co mi przychodzi do głowy, to dzięki temu, słuchajcie, że tutaj jest ten klik, to nawet jakby to się trochę odkształciło, bo tam dużo napchasz, załóżmy, że się nie nauczysz na błędach, to później złapiesz i to nie będzie takie, wiesz, otwarte. Tak. Mega. Tak, dokładnie. Piękna tak. Jest ta torebka. Więc moim zdaniem to też jest bardzo fajnie przemyślana tote bag. Tak. I teraz jej dużym plusem, okej, okay, mamy logo, które tutaj widać. Ja jego nie znam. Ale no właśnie, słuchajcie, to jest super, bardzo duży plus tych modeli z najnowszej kolekcji, że tu też mamy logowanie, ale tego w ogóle zobacz, tego w ogóle. Prawie nie widać. W porównaniu z poprzednią kolekcją, gdzie na czarnym były białe napisy, to jest mega subtelne. Uważam, że ta kolekcja jest o wiele bardziej udana. Ta druga torba, która jest w ciemniejszym kolorze, też ma właśnie tak zrobione bardziej subtelnie te napisy, bo je będzie widać w zależności od tego, jak światło pójdzie. I tak? Trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby to zauważyć, ale jest przepiękna. Nie wiem, czy się najbardziej z tych wszystkich. Naprawdę? Jest, ja nie sądziłam, że na mnie zrobi takie wrażenie. Wygląda na żywo, moim zdaniem o wiele lepiej. To leci, kupuj. Przestań, ty mnie zawsze namawiasz, a ja się zastanawiałam nad jak tą bębie. To czekaj, ja mam tam założone konto. Jak będą mi zniżki, to ci dam znać. Bo ja to w ogóle, to może sobie pamiątkę znowu przywiozę. Widzisz? Znowu jakąś no ja nie tak zwykle mnie namawiam. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest rozmiar tote bag, dlatego że ja mam też w zeszłym roku, kupiłam sobie tote bag mini od Toes. I teraz, czy warto i na jaki rozmiar postawić, jeśli będziecie decydować się na tote bag, bo doskonale wiecie, kto się interesuje, to wie, kto nie, to wszystkie torby zawsze są w różnych rozmiarach. Czy to są Furla, czy to będzie Elisabetta Franki, czy to będzie Toes, czy to będzie Michael Kors, zawsze będziecie mieć je w różnych rozmiarach. Osobiście uważam, bierzcie największą. Też tak uważam, zgadzam się w 100%. Ktoś mi kiedyś pod filmem napisał, że ty jesteś za drobna i za niska na nie, tą torebkę. Absolutnie ja się z tym nie zgadzam. Ja kupuję tę torebkę po to, żeby w nią dużo naładować. Tak jest. I jeśli szukacie torebki, którą, wiecie, w którą dużo zmieścicie, no to ona musi być duża. Nie patrzcie, znaczy jeśli wam na tym nie zależy, tak jak mi akurat, na swoją budowę ciała do torebki, dlatego że to torebka ma służyć wam, a nie wy torebce. I uważam, że im większa, tym lepsza. Tak. I po prostu. Tak, słuchajcie, powiem wam szczerze, ja wybrałam ten model, nie wiem dlaczego, bo był też dostępny większy. Okej. Okay. I w zeszłym roku tak myślałam, a nie, bo przecież mam tą Furlę, ona jest taka wielka, to może jakiś mniejszy rozmiar. Mhm. Dzisiaj chętnie bym zamieniła ten na większy rozmiar, gdyby był taki dostępny. Wtedy pewnie nie kupowałabym tego dużego Korsa, bo bym miała kolorystycznie idealnie. Natomiast moim zdaniem to jest niepraktyczne. Znaczy wiesz, no tutaj wyrzucisz takie pierdołki, tak. A nie po to jest tote bag. Dokładnie, moim dokładnie zdaniem tak. Oczywiście. Poza tym już nie wspomnę o tym, że zobaczcie, no jakie to jest
miękkie, miękkie, więc tu nie włożycie za dużo, bo to się będzie po prostu odkształcać. Jak ta kosztowała niecałe 800 zł, więc lepiej dołożyć więcej i kupić tote bag tak, jak jest jej przeznaczenie, czyli kupić większą i po prostu mieć, nawet jeżeli będziecie wkładać do niej mniej rzeczy, to mimo wszystko ta torba będzie o wiele lepsza. I nie patrzcie absolutnie na to, że nie wiem, jesteście niskie, wysokie, grube, chude i tak dalej, bo to nie o to w tym chodzi. To nie jest torba, która ma podkreślać wam stylizację, waszą budowę, czy nie wiadomo co. To jest torba, która ma konkretne przeznaczenie. Tak, tak. I warto mieć w ogóle chociaż jedną, taką dużą torebkę. Dokładnie. Ja też uważam, że warto. I powiem ci, że cieszę się, że kupiłam tą jako pierwszą. Bo mimo tego, że to był taki okres w moim życiu, gdzie ja w ostatnich latach nosiłam tylko małe torebki, to dzisiaj wróciłam z wielką przyjemnością do dużych. I ja jest mi wygodniej i praktycznie chodzę nóżkę. No bo tutaj nie ma takiego ścisku, nie? Nie musisz myśleć, a nie, tego już nie zmieszczę. Tutaj mieści się wszystko i koniec. No czasami jest ciężko, okej, okay, ale to też jest fajna tematyka. Ale czekaj, no słuchajcie, ja nie wiem, czy ty tak masz, bo ja jak jeżdżę na zakupy spożywcze, to zazwyczaj kiedyś brałam ze sobą torebki, tak żeby, wiesz, te wielorazowe i tak dalej, później je rozpakowałam. No i teraz masz małą torebkę, więc musisz gdzieś taką torebkę upchać, więc czasami w bagażniku, w samochodzie, gdzieś tamten. A teraz? Ja już nie wiem, kiedy ja ostatni raz w torbce chodziłam, bo jedę z furlą na wiesz, na zakupy. I wszystko się mieści. Tak, słuchajcie, i naprawdę tak jest, że zamiast chodzić i nawet powiem ci coś jeszcze więcej. Czasami mam takie sytuacje, że jak chodzę na przykład, nie wiem, do Lidla czy do Biedronki, nawet koszyka nie biorę. Bo idę, słuchajcie, na zakupy, idę z założeniem, dobra, idę tylko po chleb. A przy okazji się okazuje, że tak, jeszcze to mi wpadnie, a tu są jakieś promocje i tak dalej. Co robię? Wrzucam wszystko do furli, a potem wszystko wyrzucam przy kasie, tak? No. Nie no, tote bag jest super i ja się nie dziwię, że zrobiła się tak popularna w ostatnich latach zamiast szoperek. Tak, naprawdę szoperki były dobre, one po prostu lata świetności swoje mają już za sobą. Tak jest moje zdanie i tote bag jest przyszłością wielkich toreb. Tak, a poza tym słuchajcie, no tak jak powiedziałyśmy, to są torby, które można wykorzystać na różne sytuacje. Do biura, do pracy, do samolotu, w podróż, na plażę, bo dziewczyny też z takimi chodzą na plaży i wykorzystują, na zakupy, wszędzie, no po prostu wszędzie. I ładnie wyglądają, i fajnie wyglądają, są pojemne, są sztywne, są wygodne. No i też robią stylizację. No, mi akurat na tym zależy, więc no taka torebka we wzory robi stylizację. Chociaż powiem ci, że naprawdę jak wzdychałam do Elizabety, to teraz ten kurs jestem autentycznie w szoku, jak bardzo mi się ta torebka spodobała. I uważam, ona ładnie wygląda na filmie, który oglądacie, ale na żywo, kurczę, naprawdę wygląda lepiej wygląda. Naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Tak, zdecydowanie też uważam, że na żywo wygląda lepiej niż w filmie. Ja nie mogę jeszcze powiedzieć, że wam polecam, no bo to jest świeży zakup, więc zobaczymy co i jak. Furle możemy polecić. Zdecydowanie z czystym sumieniem. Ja bardzo polecam i zastanawiałam się właśnie nad tote bag albo Elizabety czarną, dopóki mi nie powiedziałaś, że jest taka ciężka, albo właśnie furlą w innym odcieniu. Nie. Bo super mi się sprawdza. Moja rada, bierzcie materiałowe. Bierzcie duże, zwracajcie uwagę na rączki. Zwracajcie uwagę na środek, ile macie tych przegród. I czy jest sztywna. To jest najistotniejsze przy wyborze torbek. Żeby jak najdłużej wyglądała, jak najlepiej, nie? Tak, tak jest. Piękne przesłanie. Bo to też są pieniądze, tak? No to jest z założenia torebka na lata. Ale poczekaj, to tak już na zakończenie. A ty chyba miałaś jeszcze taką z H&M-u. A tak, właśnie. A wiesz dlaczego mi się teraz to przypomniało? Tak, dobrze miałam o tym powiedzieć. No właśnie, ale poczekaj, wiesz dlaczego mi się to przypomniało? Mów. Bo widziałam już u kilku dziewczyn, że w H&M-ie teraz pojawiły się różowe a la Diory. No właśnie. Słuchajcie, ja wam powiem o co mi chodziło z tote bag. Ty jeszcze chyba nie miałaś furli. Jak ja kupiłam tamtą tote bag z H&M-u, na pewno kojarzycie, miałam taką biało-czarną. Tak, ale one są mega popularne. I ja właśnie wtedy zastanawiałam się nad Elizabetą. My się nawet wtedy spisałyśmy, jak zobaczyłaś u mnie tą z H&M-u. I słuchajcie, ona jakby, jeśli ta jest sztywna, to tamta była sztywności tej w 30%. Miała dłuższe rączki, takie materiałowe, które owszem można było dać, zawiesić na ramieniu. Ale tamta torebka po jednym, po dwóch użyciach zrobiła się taka jak ta, czyli taka sflaczała, brzydka i ona mnie nie cieszyła, ona mnie irytowała.
I ja stwierdziłam, że to jest najlepszy moment, żeby przestać szukać odpowiedników, bo ja miałam wiele razy tak w swoim życiu, że szukałam tańszych odpowiedników, tak, które tylko budziły moją frustrację i z tyłu głowy, że miałam takie, że to nie jest to, czego ja chciałam. I właśnie później zobaczyłam, nie pamiętam nawet, czy ja zdążyłam ją u Ciebie na żywo zobaczyć, jak zamówiłam swoją. Bo też pisałam z Joasią, bo też się zastanawiałam nad Elizabetą, ale Elizabeta... Joasia ma też Diora. No właśnie, ja też wtedy tam widziałam, że ona miała Diora, a tak, potem kupiła furlę, mówię, niemożliwe, no tak, jak, no? I polecała bardziej furlę, tak, więc wiecie, no dla mnie to był hit, bo mi się ten Dior też bardzo podoba, ale no to już widać, że Dior, a to, wiecie, tu nie krzyczy tak marka. A miałaś już okazję zobaczyć w H&M-ie te nowe właśnie, które wyszły? Na żywo widziałam u dziewczyny. No. I to jest ta sama szmata, którą ja miałam. Dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Słuchajcie, ja też widziałam ostatnio, nie w sklepie, ale widziałam u kilku dziewczyn, które miały, dotknęłam specjalnie, żeby zobaczyć co i jak. I mówię, no to jest torebka, do której nie włożycie nic. Tak naprawdę. No. Znaczy, wiesz, tam się trochę zmieści, ale ona ani nie trzyma kształtu, no żeby ją postawić. Tak. Ona mi się załamywała w ogóle, jak ja wyjęłam komputer i było takie, co? Nie, po co to kupiłaś? I nie żałuję. Słuchajcie, nie ma co, tak już na podsumowanie dzisiejszego filmu chciałyśmy tylko powiedzieć, jeśli myślicie nad zakupem tote bag, to postawcie na inwestycję dobrej torby. Nie ma sensu kupować tysiące zamienników i wydawać na to kasę, bo jeszcze do was to właśnie będzie frustrować, tak, będzie tak, was denerwować. Nie po to jest ta torba, a w momencie dopiero kiedy kupicie dobrej jakości torbę, wydacie więcej pieniędzy, ale naprawdę zobaczycie jaka jest różnica, to się zakochacie. Tak, tak, zdecydowanie podpisuję się pod tym, właśnie dlatego, że między innymi kupiłam tamtą tańszą. No i za każdym razem, jeszcze u mnie była w pracy dziewczyna, która miała Elizabetę później, jak się okazało, myślę, no nie. I siedzi ten, wiecie, mój flak na biurku wyłożony i ona mi idzie z tą Elizabetą, także no ja nie polecam takich tańszych zamienników, chyba żeby, wiecie, może zobaczyć, czy w ogóle wam taki rozmiar odpowiada, żeby od razu się nie porywać na droższą. Ale moim zdaniem ale nadal jest wydawanie kasy, wyrzucanie kasy, słuchajcie, no, naprawdę. No, to są słabe odpowiedniki, one są piękne tylko na zdjęciach, jak są nowe i tak, nieużywane. Magda, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie, ja już przepraszam, że się tak rozgadałam. No to słuchajcie, myślę, że możemy zakończyć ten dzisiejszy film. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Będziemy na te pytania wam odpowiadać. Dajcie znać, czy wy macie jakąś tote bag. Jeśli tak, to jakiej marki? No i jaka jest oczywiście wasza opinia na temat takiej torby? Jakie są wasze doświadczenia? Czy planujecie jakąś kupić w najbliższym czasie? Będziemy czytały wasze komentarze. Chętnie. Dziękujemy za waszą obecność. Mam nadzieję, że dotrzymaliście do końca, bo żeśmy się jak zwykle rozgadali. My to tak zawsze. My to zawsze, słuchajcie, możemy godzinami gadać. Każdy był przygotowany. Tak jest. Do zobaczenia, kochani, buziaki. Pa! Pa.